I tu się przyznam tak szczerze, że od 2 tygodni próbuję odbić koma pod domem, którego mam. Bo ja mieszkam na górce i są 3 drogi, które prowadzą i na trzech z tych dróg jestem drugi. Kultura Kolarska prezentuje cykliczny program kolarski. Witamy Państwa niezwykle serdecznie. Powiedz teraz, że jesteś Paweł Bernas. Ja nazywam się Paweł Bernas. A ja nazywam się Michał Kępa. I jest to kolejny odcinek cyklicznego programu kolarskiego. Jest już to, no nie powiem o który odcinek, ale jesteśmy już tak daleko, że już wiem, jak się nasz program nazywa. Cykliczny program kolarski. W pierwszych odcinkach mieliśmy problem, żeby zapamiętać nazwę. To prawda. Troszkę zrzucamy tutaj winę na mnie, a ja się nie poczuwam. Znaczy nie, ja też nie pamiętałem. Spokojnie. Właśnie o tym mówię. A, dobrze. Dobrze, ale i tak się dobrze rozumiemy, nie myślcie sobie. Słów. I bardzo wam dziękujemy, ponieważ oglądaliście poprzednie odcinki. Mamy YouTube, możemy sprawdzić i widzimy, bardzo nas to cieszy. Podglądamy. Co więcej, jest taka sytuacja, że pierwszy odcinek miał jakieś tam wyświetlenia, drugi miał prawie 2 razy, albo ma już teraz 2 razy więcej. I jest taka, no nie wiem jak to powiedzieć, presja, że ten kolejny będzie miał jeszcze więcej, ten, który teraz oglądacie. Więc bardzo proszę oglądać to po prostu dalej. Tak. A też jak się z nami nie zgadzacie, to komentujcie, chętnie wdamy się z wami w dyskusję. I z sobą też. Tak. No dobrze, tyle tytułem wstępu, wy czekacie na kolarskie mięso i po to tutaj wszyscy jesteśmy. Chyba, że ktoś nie je mięsa, to na kolarską soję na przykład. O, tofu. Tofu. Pójdziemy w żarty. Nic nie będzie z tego programu. Proszę Państwa, dzisiaj ważny temat, bo mówiliśmy sobie kiedyś o serialach kolarskich, gdzie spotyka się kolarstwo z Netflixem, różnymi platformami, rozrywką. A dzisiaj będziemy trochę obok tego tematu, ale chcemy porozmawiać o aplikacjach na telefon w gruncie rzeczy. To brzmi mało kolarsko, ale jak sami świetnie wiecie, to bardzo kolarski świat, prawda, panie Pawle? Bardzo, tak. Bardzo tego jest dużo i nawet zauważam, jak ścigam się po różnych wyścigach. Bo jeden z nas sobie, się ściga. Tak, chciałbym sobie przed wyścigiem ściągnąć GPX-a, czyli trasę, po której będę jechał, żeby mi się wyświetlała na moim komputerku Wahoo. To strasznie, w sensie poznaję kolejne aplikacje, ponieważ zrzucam ostatnio we Francji, była przez jakąś totalnie, nie wiem, kolejną stronę z mapami i tak sobie myślę, ile można tworzyć stron z mapami, skoro jakby jest taka jedna, jak Strava. Jak i, mapy CZ. Tak, mapy CZ. Bardzo popularne w Polsce, nie Polska, tylko czeska. Mapy CZ naprawdę, powiedziałbym, że obok Strawy to najbardziej są takie, są najwidoczniejsze, ale spotykam się z jakimiś takimi tworami, które ściągam tylko na ten jeden raz, żeby pobrać sobie tego GPX-a i wiem, że absolutnie nigdy do nich nie wrócę, ale że tak powiem, sprawia to, że widzę, że ten rynek od strony inwestorów no, musi być jakiś ciekawy, skoro cały czas ktoś stara się tam przebić. No, cały czas kręcimy się wokół wzrostu popularności kolarstwa i czasem ten wzrost polega na tym, że się kręci seriale albo filmy, a czasem polega na tym, że się tworzy aplikacje. I tak trochę porządkując, oczywiście to, że ten pojawienie się tych aplikacji ma ogromny wpływ na rozwój kolarstwa i z kolei rozwój kolarstwa ma wpływ na pojawienie się aplikacji, to wszystko jest jakieś sprzężenie zwrotne. Ale myślę, że możemy je sobie podzielić, bo są aplikacje trochę takie jak Strava, które są trochę społecznościowe. Tak. I o Strawie zaraz powiemy głębiej, bo to myślę, że zdecydowanie jest najciekawszy temat. Są aplikacje, które głównie służą do map i one pomagają się nam odnaleźć. To jest GPS, ale taki, który tak jak mapy CZ, jak te różne inne. Chcemy sobie znaleźć trasę, chcemy sobie narysować trasę i to nam wszystkim pomaga. Są też aplikacje do treningu, czyli TrainingPixel, zaraz sobie o nim powiemy. Oczywiście są aplikacje, no, które musimy mieć, jeżeli używamy jakiegokolwiek komputera, licznika rowerowego, czyli albo Garmin, albo Wahoo, albo cokolwiek. No i jest też Zwift, który jest w ogóle osobną jakby tutaj chyba, bo też jest to społecznościowe, ale jest jakaś forma gry w ogóle. Tak. To jest też służy do treningu. W zasadzie poza mapami, no to Zwift wszystko łączy, a też jest element map, bo możesz sobie jechać, nie wiem, pod Alp US, prawda? Tak, to prawda. Troszkę tego jest. Jest i to jest szalenie ciekawe i mało kto chyba o tym mówi, tak jak my teraz mówimy. Tak. To czego ty używasz? Wszystkiego prawie. Wszystkiego. Tak, znaczy, też jeszcze uwzględnijmy głos kolarstwa romantycznego.
O kolarstwie romantycznym na pewno nagramy inny odcinek. Jestem przekonany, że to tak, trzeba i będziemy się ostro kłócić, myślę, mam nadzieję. Na dosyć to... kłótni. Albo dosyć. Ale będziemy, nie, się godzić. Ale będziemy się godzić. Kłótnie w internecie się sprzedają, będziemy mieć coraz więcej wyświetleń. No, nie zgadzaliśmy się w przypadku seriali, popatrz jak tam ładnie się to ogląda. Anyway. Po angielsku. Kolarstwo romantyczne jest pewien, znaczy generalnie jest taki nurt, który nie lubi tych aplikacji i mówi, trzeba jeździć dla siebie, bez telefonu, bez licznika, nie patrzysz na wszystko, co jest dookoła. Ja niestety jestem w sidłach swojego telefonu, więc mam wszystkie aplikacje. I chyba zacząłbym myśleć od Strawy, bo według mnie Strawa jednak z tych wszystkich apek ma największy, może razem ze Swiftem, ale to trochę co innego, największy wpływ na to, jak wygląda dzisiaj jeżdżenie na rowerze. Tak. I podstawowa rzecz jest taka, że jakiś czas temu oczywiście, kiedy w telefonach, smartfonach zaczęły się pojawiać aplikacje, które określają nasze położenie i na przykład tak jak jakiś Runkeeper, Endomondo kiedyś było bardzo popularne, no idziesz sobie biegać albo idziesz na rower, aplikacja jakby trakuje, śledzi twoją aktywność, dzięki temu wiesz, ile przebiegłeś, ile przejechałeś, z jakim czasami tętnem, jak masz pasek. No generalnie jest to jakiś taki rodzaj śledzenia swojego treningu, chwalenia się tym w internecie też, prawda? Natomiast Strava to jest chyba 2013 rok, nie wiem, czy mamy dokładne dane. Sprawdzimy je, one się tu wyświetlą na takiej tak. Ja 2014 być może. Ja się chyba nią zainteresowałem w 2018, tak mi się wydaje, że... Niektórzy późno, niektórzy... No ale to nie, 2018 to bardzo późno. Bardzo późno, tak. A sobie ja jestem oporny, ja jestem, niektórzy się śmieją, że jestem cyfrowo wykluczony, co nie do końca jest prawdą, no ale nie jest też... Powiem ci tak, jazda na rowerze w 2017 bez Strawy była jakimś takim elementem... Chociaż byłeś wtedy prosem, jesteś, no ale tak, generalnie jeżdżenie wtedy, wiesz... W Prokonti czy w World Tourze to akurat wielu kolarzy nie ma Strawy. W sensie tam wręcz ale jest tak, że wtedy chyba większość sobie, nie ma. Będąc w Prokonti założyłem Strawę i od razu miałem jakby mogłem zdobyć konto premium z tytułu tego, że jestem zawodowym kolarzem. A tak swoją drogą, jak to wygląda? Bo to, to trzeba wypełnić taki formularz, w którym się tam wypełnia jakby chyba nawet w jakiej drużynie się jeździ i zaznacza, że kolarstwo jest twoim głównym źródłem utrzymania. Aha. Czyli to pewnie jest też... Ale sprawdzają. Tak, weryfikują, okay. Weryfikują. No i co? I miałem tak chyba, że tutaj kolega z JBG, Michał Glanc, to się z nimi trochę przepychał. Że on, że, bo, no to, oni nie uznawali, tak, że oni... Tak, że JBG to oni nie wiedzieli. I troszkę była przepychanka, ale zdobył to konto premium, więc to no tak, weryfikują. To nie jest tak, że tam się naściemnia i oni to puszczają bez, że tak powiem, bez sprawdzenia. To bardzo ciekawe. No dobrze, no u mnie to chyba było wcześniej, ale myślę, że tak 2016, więc też nie jakoś super wcześniej, a jak się popatrzy na jakieś tam różne inne historie, to wydaje mi się, że 14 rok to już była Strava. No i... 13 może nawet też. No i dlaczego uważam Strawę za rewolucyjną jednak w ogóle w sporcie? Bo segmenty, czyli sól absolutna już sportu, czyli rywalizacja została umożliwiona bez bezpośredniego kontaktu, bez znajomości w ogóle drugiego człowieka. Jest... Czyli ja się mogę ścigać z jakimś typem, którego w ogóle nie znam, który jeździ mi pod domem na przykład, tak? I ja widzę, że raz jestem lepszy, raz on. No i to tak działa, znam wiele osób, bardzo wiele osób, które tak naprawdę dzięki temu zaczęły jeździć na rowerze. To znaczy jeździć częściej. Możesz się ścigać z prosami, tak? Możesz się porównywać do najlepszych zawodników na świecie i są takie segmenty jak na przykład Saka Lobra, na której nigdy nie odbędzie się żaden wyścig, a na której co zimę testują się najlepsi kolarze na świecie z Ineosu. Tom Pitcock złapał koma, tak, ale nie wiem, czy tam też jakiś taki nie pobił tego koma, albo wcześniej właścicielem nie był gość, bo nie wiem, czy wiesz, ale są ludzie specjalizujący zawodowo jakby w jeżdżeniu segmentów, czyli w jeżdżeniu jednego podjazdu jakby konkretnie w jak najlepszym czasie, takiej czasówki za pomocą Strawy. Oczywiście to jest wszystko korespondencyjne, co jest niesamowite w jakimś sensie, ale też i cudowne wydaje mi się, bo to jest jakby wyniesienie sportu na jakiś inny level. Nie wszystkim się to właśnie podoba, tak? Natomiast wydaje mi się, że to bardzo popularyzuje i zachęca do sportu. No, zdecydowanie. I motywuje pewnie. Tak. Ale muszę zadać pytanie, jak na to patrzą, bo jest jedna rzecz. Powiedziałeś o tym, że można się też ścigać z zawodowcami, z prosami. I tu jest trochę haczyk, dlatego że
No jednak jak oni do tego podchodzą? No bo większość z nich, znaczy jest, prawie wszyscy, ja zupełnie powiedzieć... nie zwracają uwagi na to, jadą i że tu akurat jest jakiś segment, więc często dochodzi do sytuacji, że jakiś kolarz amator pokonał, nie wiem, Michała Kwiatkowskiego na przykład na, albo Pawła Bernasa w jakimś segmencie, no i myśli, że zrobił coś wielkiego, po czym okazuje się, że Michał Kwiatkowski bądź Paweł Bernas jechali tam, prawda, śpiąc, a on jechał... z maksymalnym tętnem. Tak, no generalnie jest tak, że mam, ja tak mam, że w swojej okolicy mam kilka komów, których powiedzmy pilnuję. To są takie podjazdy raczej koło minuty, bardzo eksplozywne, na których po prostu jakby sprawia mi to taką przyjemność i satysfakcję, żeby sobie tego koma przypilnować. Mam mnóstwo takich, które mi wpadło gdzieś po prostu, bo nie wiem, bo jechałem jakąś tempówkę powiedzmy w wysokim tempo i było z wiatrem i na przykład z jakichś tam przelotów między Strzelcami Opolskimi, nie wiem, a Pyskowicami mam średnią ponad 40 parę czy 50 na godzinę. Mam też pewnie mnóstwo komów, które zrobiłem trenując ze samochodem czy za skuterem, niemniej jednak od czasu jak jakoś powiedzmy, że bardziej świadomie skorzystam ze strawy, to takie treningi zawsze tam daję dopisek, że można flagować, bo jeździłem za tym. Jakby ktoś się poczuł urażony, że mu koma odbieram. Ale faktycznie mam parę takich, których pilnuję i powiedzmy, że jak jestem, nie wiem, w takich miejscach, gdzie wiem, że są jakieś takie komy legendarne, to mógłbym się pokusić o sprawdzenie tam, jak mam to ułożone tak w planie, że jest parę takich komów, na przykład pod słynny, jak się jest w Kalpę, no. To jest podjazd, oczywiście zapomniałem teraz nazwy. No najbardziej znany ten długi podjazd? Tak, Col de Rates, tak. Który wszyscy katują treningowo. Tak. Tam drużyny normalnie w ramach takiej zabawy treningowej robią sobie, to jest taki kom, że jakby tam pojechał ktoś i zgarnął tego koma spoza Worturu czy Prokonti, to jestem w stanie się, że tak pokusić takie stwierdzenie, że byłby w stanie sobie tym załatwić jakiś staż. Aha. Że to do tego stopnia jest wyhajpowane. To zapraszamy w takim razie do wyjazdu. Tak, i nawet jak jeździłem, przyszedłem do CCC i tam właśnie chłopaki mieli z BMC mieli koma. Czyli jakby no drużyny, której sponsoring przejął CCC, więc jakoś się tam połączyliśmy. No to tam Miki Szar opowiadał, jak oni tego koma robili. No to po prostu było, jakby to mieli ustawione w planie jako taki mały wyścig i że tam dwa komy bili, jeden pod Col de Rates i drugi pod taki krótszy podjazd. No i tam jakby no nazwiskami rzucali takimi no ze składu wtedy, który na Tour de France raczej mieszał. To tam nie było oszczędzania. To normalnie było policzone, kto do kiedy idzie fula. No, jakby kto ten, jak był zakręt do tego krótszego podjazdu, był zakręt taki z głównej drogi i zaraz za tym zakrętem zaczął się liczyć segment. Bo segmenty działają tak, że jest po prostu łapie nam GPS, tak? Czyli od tego miejsca konkretnego do danego miejsca. To powoduje, że czasami są delikatne przekłamania. Tak. Może czasem być problem, że nie złapie, ale no, generalnie w tych krótkich jest to problemem, a ponieważ te długie, no to realnie weryfikują siłę, więc ja się nie dziwię, że jak już zawodowiec patrzy na segmenty i na strawę, no to bardziej uwzględnia Col de Rates niż Agricole w Warszawie, na przykład. No nie, bo też te krótkie jest cała masa segmentów, bo ty mówisz, że minutowe, eksplozywne, no to tam rzeczywiście jest jakaś... Tak, są ale są takie 15-sekundowe, 20-sekundowe i umówmy się, po pierwsze, no, znaczy to nie jest w ogóle trochę frajerstwo ściganie się na takich i próbowanie, no bo stwarzasz jakieś też zagrożenie dla ruchu, no bo nagle musisz wykonać sprint na otwartej drodze. Są segmenty, czego bardzo nie popieram i uważam, że to jest naprawdę głupie, że są segmenty porobione na ścieżkach rowerowych. No, a nie, to w ogóle powinno jakby być banowane. Tak, i wszystko, że tak powiem, widzę też, że są jakieś miejskie segmenty. Generalnie dla mnie... Też tak, znaczy no miejskie, mówimy o środku miasta na przykład. Że w centrum miasta takie rzeczy powinny być, no może nie, że generalnie w terenie zabudowanym, no bo jednak przeloty przez wioski są w terenie zabudowanym, a są bezpieczne, jak tylko bezpieczne może być generalnie jazda na rowerze w ruchu otwartym. No natomiast faktycznie segmenty jakieś ściągnięte między światłami w centrum miasta, no to powinny być weryfikowane. No a wracając jeszcze do tematu, no to oni na tyle poważnie podchodzili do tego bicia tych komów, że jak wchodzili właśnie do tego podjazdu,
Napiszę w komentarzu, jaki to był podjazd, bo oczywiście teraz zapomniałem. To nie był taki to zaraz się... za Kolderady. Nie, nie, to w ogóle nie to jest z drugiej strony. To no prawie pierwszy, który wchodził w zakręt, wszystkich wywiózł, wszyscy się prawie wyłożyli. Nie? Bo się bawić chcieli. Tak, dla zabawy wchodzili na pełnej bombie absolutnie w ten zakręt, więc i to Jumpy Drucker prowadził wtedy, tak mówił Mickey Sharp. To jest bardzo ciekawe, bo zawsze chciałem wiedzieć, jaki jest do końca stosunek prosów do strawy segmentu, myślę, bo mi się wydawało, że często był negatywny i taki olewczy, okazuje się, że BMC się prawie tak, no ale to właśnie to są takie, myślę, że jest parę takich. Te w okolicy Kalpe wynikają z tego, że tam po prostu dużo trenuje, większość drużyn zawodowych tam trenuje, więc to jest takie przepychanie się troszkę, nie? Że taka mała, śmieszna rywalizacja między drużynami. Wydaje mi się, że ze strawą jest trochę tak, że jest kilka... Bo oczywiście u was jest inaczej, rzeczywiście. Natomiast tak dla amatora, bo to jednak przypomnijmy, że to jest aplikacja, która powstała raczej dla amatorów, tak, prawda? Tak. I jest kilka faz. Na początku, jak zaczynasz kolarstwo, to jarasz się tymi segmentami bardzo i właśnie te 20-sekundowe idiotyczne segmenty z wiatrem, to jest twój cel i wydaje ci, że... I to pamiętam, jak zaczynałem i była jakaś taka hopka pod Warszawą 100-metrowa, nie wiem, na 20 sekund. Jak ja byłem z siebie dumny, bo ja tam raz zrobiłem sprint pod górę i byłem drugi all time. Myślałem, Jezu, jak jestem świetnym, mocnym kolarzem po prostu. Tak. Potem przyjeżdżałem do Bielska, szedłem na ustawkę, był przegibek, 4 km pod górę, bye bye, przejeżdżałem tam 4 minuty z tyłu, za też amatorami. Natomiast potem jest moment, w którym wielu z nas zaczyna trenować, trochę się rozwijać kolarsko. Niektórzy trenować, niektórzy przechodzą właśnie w takie kolarstwo romantyczne, które też olewa segmenty, nikt się z nikim nie ściga, jeżdżę dla siebie albo dla treningu. Jak jeździsz dla treningu, to robisz powtórzenia, więc nie patrzysz na segmenty. A teraz muszę się przyznać, że znowu wchodzę w taką fazę, że i tu się przyznam tak szczerze, że od 2 tygodni próbuję odbić koma pod domem, którego mam. Bo ja mieszkam na górce i są 3 drogi, które prowadzą i na trzech z tych dróg jestem drugi. O nie. Do siebie? Tak, dokładnie pod domem. Są 3 górki, takie dokładnie tak jak mówisz, minutowe, eksplozywne, dokładnie tak jak powiedziałeś. Jedno jest na 40 sekund rzeczywiście, to tak na granicy, ale to jest też taka sztajfa pod górę, taka najstromsza z tych trzech. 2 są na około minutę. Na jednej rywalizuję nawet z Adrianem Honkiszem. Znaczy rywalizuję, on tam pojechał 4 lata temu, a ja od 3 tygodni próbuję zaatakować. Pobiłem swój rekord watów na minutę, ale niestety nie wystarczyło. Ale trochę był mój błąd, bo nie wiedziałem, gdzie się kończy ta dokładnie segment. Natomiast tu pomaga Garmin i aplikacja, znaczy ta funkcja Strava Live, która wam pokazuje, ile macie do końca. No ale generalnie na twoim przykładzie widać, że jakby to jest super, bo masz motywację. Tak, znaczy to jest element zabawy. To jest totalnie element zabawy. Ale... Na pewno nie przywiązuję do tego takiej wagi. Jak zaczynałem, kiedy wydawało mi się, że jesteś dobry na jakimkolwiek segmencie, no to jesteś w ogóle dobrym kolarzem, albo jesteś... Nie, to że ja być może pobiję sekundę Adriana Honkisza, no, wiesz, jakby nie jest powodem lepszy od Adriana Honkisza. Masz tak? cel, wychodząc na ten... Pozdrawiamy ten Adriana Honkisza. Pozdrawiamy, tak. Zdecydowanie. No i tyle. Strava jest bardzo ciekawa. Zresztą pamiętasz, jak był moment wtedy, kiedy ogłoszono, że trzeba przejść na premium, żeby dalej oglądać te wszystkie. No i bardzo dużo ludzi przeszło. Czyli to jest sukces jakby tego, kto to wymyślił, bo często jest tak, że powstaje coś, do momentu, kiedy jest za darmo, no to wszyscy korzystają. Jak trzeba zapłacić cokolwiek, to nagle się okazuje, że to jest nic nie warte, bo nikt nie chce płacić. Za Strawę ludzie chętnie płacą. Ja jeszcze poza Strawą... No właśnie, musimy trochę o tych innych powiedzieć. Tak. Poza Strawą używam, wiadomo, to przez to zrzucam, czyli tutaj akurat mam dedykowaną aplikację Element Wahoo. A widzisz, to też ciekawe, bo ja i zrzucam przez to na Training Pixa i na Strawę. Natomiast... A mogę jedno adwocem a propos Wahoo, bo jakby już pozostając, jeśli chodzi o tego rodzaju aplikacje, to jednym z powodów, dla którego wróciłem z Wahoo do Garmina, było to, że ja nie lubię tej aplikacji Wahoo. Ona jest strasznie uboga. Aplikacja Garmina ma naprawdę dużo funkcji treningowych, takich, które coś tam ci mówią i jest to po prostu ciekawsze to grzebanie w tych cyfrach. No dla mnie... Znowu, dla amatora, bo tak pewnie w Training Pixie jakby wszystko. Tak, ja zrzucam przez Wahoo po prostu na Training Pixa i tam analizą zajmuje się mój trener. Pozdrawiam Kubę Pieniążka. Ja też pozdrawiam. Właściwie tu pozdrawiam Kubę Pieniążka, nie tam. I tutaj faktycznie... Ta aplikacja, jaka ona jest, to średnio mnie interesuje. Natomiast fajna jeszcze od czasu, jak na MTB jeżdżę, jest Trail Forks, się nazywa, i ona pokazuje single.
single faktycznie do jazdy, ponieważ Strava, jak chodzi o wszystko, co jest poza szosą, to jest taka, ciężko tam zweryfikować, czy to jest gravel, czy to jest po prostu rozwalony asfalt, który ktoś zaznaczył jako gravel, czy to jest faktycznie single. Natomiast Trail Forks pokazuje takie single MTB fajne do zjeżdżania, podjeżdżania, ale takie rzeczy, że wiadomo, że jak to jest tam na mapie, to jak pojedziemy, to da się tam pobawić fajnie na rowerze MTB, więc to też jak jadę w jakieś nowe miejsca, to odpalam sobie. No to sobie jakby przeszliśmy płynnie właśnie do rodzajów aplikacji, które mają funkcje takie mapiarskie, tak, które nam pomagają tak. się zlokalizować, znaleźć sobie trasy, po której pojedziemy, narysować trasę. No i tych aplikacji, a tu jest rzeczywiście tak, że po pierwsze też Strava ma tę funkcję i ona też się tu spełnia, w sensie, że rysowanie na Stravie teraz jest dosyć proste, chyba najprostsze z większości tych aplikacji i to jest jakby wiodąca też tutaj aplikacja. Natomiast poza tym no to jest cała masa innych, od takich wyspecjalizowanych w MTB, na przykład jak ten Trail Forks, o którym mówiłeś, to właśnie te mapy CZ, no Komoot, nie wiem, no jest tych apek i stron dużo. I nie ma chyba jakiejś takiej jednej wybijającej się, nie? Tam nie tego jest. No ja myślę, sporo, że jeżeli są takie, na przykład na Trail Forks, to jest tak, że ludzie zaznaczają, gdzie są te single, no więc wiadomo, że jeżeli szukamy takich rzeczy, no to najlepsze będą te najpopularniejsze, bo najwięcej ludzi zrzuca tam swój jakby feedback. No i dlatego też Strava moim zdaniem króluje, bo ludzie już nie chcą korzystać z innych aplikacji, bo dawniej miałem wrażenie, że Strava jakoś tak, to rysowanie tras na Stravie, to nie była jakaś taka wiodąca funkcja, tak mi się przynajmniej wydawało. W sensie, że to było jakieś takie, raczej gdzie indziej ludzie to robili. A już od paru lat jakoś tak jest, że Strava wygryzła chyba te inne. Ja często z tego korzystam, z tego względu, że często jak dojeżdżam na jakiś wyścig zamiejscowy, czyli 90%, 100% wyścigów, które startuję, no to zazwyczaj robię tam jakiś trening przed, więc często muszę się odnaleźć w terenie, więc sobie wykorzystuję dosyć często. Mam tam, nie wiem, pewnie około 200 trasek wyrysowanych na Strawie, więc to na pewno to na można pewno sobie się cenię. Zgłaszać do pana Pawła w kwestii fajnych trasek. Można się. Natomiast jeszcze tak trochę kończąc, no to jeszcze o tym Training Peaksie cokolwiek powiedzmy, bo to jest aplikacja w zasadzie stworzone dla osób, które trenują. To znaczy one są najdokładniejsze, taka treningowa. Tak, ona ma w ogóle cały inny w ogóle profil dla trenerów chyba. Oni w ogóle widzą chyba co innego, tam więcej. Można sobie jakoś tam to wykupić. Też, no profil wtedy masz po prostu dojście do innych pewnie aplikacji. Tak. No to innych profili, tak to wygląda. Dojście premium, bo ten Training Peaks w wersji podstawowej, szczerze mówiąc, szału nie robi. On jest takim, na przykład, aplikacja Garmina pokazuje więcej. Tak. Na poziomie podstawowym zdecydowanie. Natomiast jak jest premium, to ten Training Peaks rzeczywiście jest ciekawy. Jest brzydką bardzo aplikacją, ona jest taka graficznie bardzo uboga. Ona jest zrobiona, żeby była użytkowa dla trenerów, tak? Oni tam naprawdę są w stanie wygrzebać. To jest świat trenerów, trenujących zawodowców, to nie jest świat takich amatorów, którzy jeżdżą na rowerze. Myślę, że nie potrzeba sobie jeszcze są inne tam WKO, jeszcze Bora trenuje na jeszcze innej, generalnie to a też wiesz, możecie... jaka jest inna taka aplikacja do trenowania bardzo dobra? Nie wiem, zaskocz mnie. Jaca Coach App, jesteś taki? Nie. Tak? Wow. I to mi tyle zostawił chyba, wow, po prostu. To o Zwifcie zrobimy w innym odcinku. W ja myślę, razie. Że o Zwifcie możemy, jak nie, bo się zepsuje pogoda. To będziemy robić odcinek, o Zwifcie przyrzekamy w takim razie. Bo to też jest ciekawe, myślę, można tak, i to chyba jest trochę tak jak o Strawie, można by długo. Tak. Także to tyle, jeżeli chodzi o aplikacje w telefonie, które ułatwiają nam albo zmieniają w ogóle nasze podejście do jazdy na rowerze. Nie kończymy, proszę państwa, centralnego, chciałem powiedzieć jednak. Jeszcze 2-3 programy, ale nie kończymy cyklicznego programu kolarskiego, ponieważ teraz przed nami, uwaga, nowy element naszego programu. Poprosiliśmy was na Instagramie o zadawanie nam pytań. I nie będziemy odpowiadać na te pytania na Instagramie, tak jak wszyscy, tylko na YouTubie, bo tak mieszamy te dwa światy, tacy jesteśmy sprytni. Także poprosimy o pytania. Uwaga, potężny Bielszczanin teraz w końcu zabiera głos. Pyta Adam z Warszawy. SRAM czy Shimano? To jest brzydko. Adamie, zależy... Czy możemy odpowiedzieć memem? Tak jak dyskutowaliśmy, zależy, ponieważ Adama z Warszawy nie, znam osobiście. Nic nie zależy. No.
Zależy, co kto lubi. Ja osobiście na szosie FMTB używam Shimano, na szosie mam SRAM-a. Wolałbym Czeka, krótko, Shimano. Krótko miało być. Musimy miało krótko, być krótko, tego. Tak. Nie, zależy. Jak mieszamy, mamy dwa rowery, przekładamy ten, to wszystko sobie trzeba sobie osobiście dobrać chyba. Obie, jakby to i to działa, więc... A ja bym chciał kiedyś Campagnolo spróbować. O, Campa, tak. Pan Samolot pyta nas, czy umieścicie na stronie linki ze strawy z najfajniejszymi trasami w Polsce i w Europie? To jest bardzo... trochę dużo oczekują Państwo od nas po tak, prostu. I to jest mega... Dużo jest teraz najważniejszych w Polsce i w Europie. Zdecydowanie. To bardziej, jeżeli ktoś by miał na przykład... Cześć, jestem tu i tu, macie tam jakieś traski, na przykład na Majorce, nie wiem, gdzieś w takich regionach powiedzmy dosyć oczywistych, czy na Teneryfie, gdzie Michał spędza długie miesiące, to wtedy śmiało możecie pisać i coś podrzucimy, ale żeby tak... Ja się wtrącę, teraz tego nie zrobimy, o tak powiem, natomiast mogę zapowiedzieć, że po pierwsze będziemy robić, już nakręciliśmy jeden i będziemy go za niedługo wrzucać, odcinek turystyczny, tak go roboczo nazwijmy, gdzie będziemy pokazywać miejsca, nie te trasy, co ciekawe miejsca w Europie, ale takie nieoczywiste, o których będziemy mówić, jak tam jeździć na rowerze, gdzie jeździć i tak dalej, więc tam będą też trasy i będziemy też robić taką serię na Instagramie, gdzie będziemy różne regiony Polski prezentować i też będą tam linki do... Nie, więc w sumie będą. To w gruncie rzeczy na początku wyśmiałem to pytanie, ale w sumie wszystko potwierdzam. Będą najciekawsze miejsca przez nas prezentowane. Ale stopniowo, nie w jednym artykule. To już ja palców nie mam, ludzie. Łozo91 pyta nas, czy w peletonie sprzęt, a dokładnie sponsor, jaki ma dany team, ma jakiekolwiek znaczenie dla zawodnika? To jest ciekawe bardzo pytanie. Ma znaczenie, aczkolwiek trzeba naprawdę mieć dobrą już pozycję w negocjacyjną, żeby sobie wybrzydzać między drużynami i dostawcami sprzętu. Generalnie można wyjść z założenia, że w World Tourze jest topowy sprzęt, aczkolwiek no jeżeli ktoś na przykład... Wydaje mi się, że największe różnice to robią dla tych, którzy się specjalizują w jeździe indywidualnej na czas, bo tam to idzie, to wszystko idzie w kierunku takiego wyspecjalizowania już, że naprawdę no tam najmniejsze detale robią dużą różnicę, więc taki zawodnik na pewno będzie patrzył pod kątem tego, co dostanie do dyspozycji. Więc generalnie ma znaczenie, natomiast no, takim zawodnikiem, jak byłem ja w World Tourze, czyli generalnie pomocnikiem i takim do robienia tego, co tam trzeba zrobić dla liderów, no to jakby kontrakt jest kontrakt i czy będę jeździł na tym, czy na tamtym, to mogę sobie trochę ponarzekać albo pokręcić nosem, ale na wszystkim da się, że tak i tak będzie to najlepszy sprzęt, dobre. Który dana firma ma do zaoferowania, tak ale ja bym dodał jeszcze tylko, mimo że się na tym nie znam, tak jak Paweł, ale poczytajcie sobie o historii Rohana Dennisa i tego, dlaczego pokłócił się z ekipą Bahrajnu i nie został tam, jeździł tam tylko pół roku w zasadzie. Właśnie chodziło o sprzęt. Maksiec.k. Czy my, trzepaki, możemy efektywnie trenować na hardrate bez użycia pomiaru mocy? Możecie. A ja uważam, że nie, bo jestem trzepakiem, więc więcej wiem na ten temat. Nie, no zależy. Generalnie co, jak macie dobrą... Kurczę, no pomiar... No u mnie bardzo wiele zmienił. To pomiar muszę, jako jest... właśnie trzepak, w sensie jeździłem zależy na pomiarze. Zależy do tego, do jakiego momentu chcecie dojść. Na pewno pomiar mocy to jest coś, co zmienia totalnie podejście do jakby możliwości treningowe, jeżeli mamy do tego dobrego trenera. Natomiast no, w jakichś tam początkowych fazach to zdrowo jest na pewno jeździć na pomiarze tętna i myślę, że nawet fajnie jest się najpierw nauczyć, że tak powiem, swojego ciała i tych odczuć, zanim doda się do tego waty, więc w początkowej fazie tak, potem jak chce się robić kolejne postępy, to warto pomiar mocy. Ja się za długo uczyłem swojego ciała trochę. Czyli no, skróćmy troszkę ten interwał nauki. Nie, ja po prostu uważam jako właśnie amator, że to po prostu pomaga. Jest po prostu szybciej robisz progres, a z tętnem to różnie bywa. Godorower pyta, słuchawki podczas jazdy na rowerem, tak czy nie? Tak. Tak, jeżeli słyszycie to, co dzieje się naokoło was i to jest absolutnie kluczowe, musicie słyszeć, jak ktoś do was mówi, krzyknie, czy samochód zatrąbi. Doskonałą alternatywą dla słuchawek jest
głośnik, który można sobie założyć, włożyć gdziekolwiek, ale najlepiej tam, gdzie koszyk, gdzie bidon. Wtedy was słyszą i wy słyszycie muzykę, więc zwiększacie swoje bezpieczeństwo i cały czas pomaga wam muzyka, bo muzyka często pomaga, jak ktoś lubi, jak ktoś słucha dobrej muzyki zwłaszcza. Oraz bardzo ważne, słuchajcie wtedy tylko dobrej muzyki, bo jakby... I nie wolno w słuchawkach na ustawkach, bo to jest bardzo nieeleganckie zresztą względem reszty i niebezpieczne, chyba że pod górę, no okej. Okay. Na koniec Jacob Węgrzyn pyta zaniepokojony, czy pan Paweł serio kończy karierę? Nie wiem. Nie wiem. Na ten moment nie mam drużyny na przyszły rok. Jak znajdę, to będę jeździł dalej. Nie chciałbym kończyć. Z drugiej strony nie chcę też jeździć w drużynie, która nie daje mi możliwości, że tak powiem, realizowania się, więc zobaczymy. Ja bym chciał, żeby Paweł był Oscarem Sewillą polskiego kolarstwa. O Jezu. Oby nie z tą przeszłością, co on. Wszystko robię, żeby do tego nie dopuścić. Nie, to Chrisem Hornerem, okej. Okay. Okej. Okay. Mm. Mogę Vuelta jeszcze dobrze sobie dziabnąć. No, na przykład. Więc kolejne CPK dobiega końca, a my mamy dla was bardzo mocną prośbę. Oglądajcie pozostałe odcinki, one są gdzieś tu obok się wam wyświetlą. Subskrybujcie kanał, jeżeli obejrzeliście, a nie subskrybujecie. Pamiętajcie o naszym Instagramie, bo tam jest z nami stały kontakt. Można na przykład zadawać pytania i będziemy w kolejnych odcinkach na nie odpowiadać. Można. I komentujcie też, co sądzicie o aplikacjach, czy używacie jakichś aplikacji, o których nie wspomnieliśmy, a są dla was mega istotne. Jak macie pytania jakieś tutaj pod materiałem też... Śmiało piszcie, na pewno wejdziemy w jakąś interakcję. Bardzo liczymy na interakcję. Dzięki. Tick, tick, boom.